fajnie, że jesteście, dzięki. Słuchajcie, no właśnie opór ma sens i myślę sobie, że ostatnie wydarzenia, nawet wczorajszy dzień, gdzie sędzia Igor Tuleja, co prawda on osobiście się nie stawił przed tą nową Izbą Odpowiedzialności Zawodowej, czyli Izbą Dyscyplinarną po rebrandingu, tylko byli jego trzej obrońcy. Prokurator wnosił o to, żeby wyłączyć jawność i o to, żeby zmienić skład, bo się okazuje, że tam w składzie tym razem pewnie przypadkowo zasiada trzech legalnych sędziów Sądu Najwyższego. Abstrahując od legalności tej izby, jest trzech legalnych sędziów, więc jest nadzieja na to, że będzie można ich orzeczenie określać mianem postanowienia czy wyroku. No więc prokurator się niespecjalnie zgodził z tym, żeby ci sędziowie akurat orzekali. Chciałby, żeby to byli neosędziowie. Jak argumentował? A tego nie wiem, ale nie wiem też, czy to można jakoś mądrze argumentować. W każdym razie oba jego wnioski nie spotkały się z aprobatą składu orzekającego. No i tego 29 właśnie tych troje sędziów, bo tam jest jedna kobieta, będą orzekać w sprawie Igora Tulei. To jest znamienne dla tych dobrozmianowych igrców w ogóle z praworządnością, ponieważ tak, oni mówili o tym, żeby wszystko było jawne i żeby wszystko było bliżej ludzi, tylko zapomnieli powiedzieć jakich ludzi, bo nie wszystkich nas, tylko pewnie ludzi prezesa. No i dlatego chciał tą jawność wyłączać. To jest raz, dwa, no... ta zmiana składu sędziowskiego, to się rzadko kiedy zdarzało, bo ja tam kiedyś broniłem przed tą Izbą Dyscyplinarną, to się właściwie nigdy nie zdarzało wcześniej, żeby ktokolwiek żądał wyłączenia członków składu, bo sędziami tych osób nazywać nie sposób, żeby wnosił o to prokurator. Myśmy jako obrońcy zawsze o to wnosili, natomiast tym razem wniósł o to prokurator. No i to jest też znamienne, że nie wiem, czy Państwo słyszeli wyrok tego organu przy Alei Szucha, który kiedyś nazywaliśmy Trybunałem Konstytucyjnym. Zapadł rok temu, że część przepisów traktatu akcesyjnego naszego jest niezgodna z polską konstytucją. No i wczoraj powstało uzasadnienie do tego wyroku. Znaczy zostało opublikowane. Ma 180 stron. Pan Dubler Sochański się rozpisał, no pisał przez rok to uzasadnienie, zdaje się, że w miesiąc powinien. Natomiast Trybunał, rzeczywiście ten Trybunał Julii Przyłębskiej bardzo długo pracuje pieczołowicie, dopieszcza. Potem powstało uzasadnienie, zostało opublikowane uzasadnienie do zdania odrębnego do tego orzeczenia. Sędzia Pszczółkowski, tylko że on ma doktorat i habilitację z prawa, no rozprawił się podobno z tym uzasadnieniem, z tym wytworem pana Sochańskiego dość spektakularnie. No i potem pojawiło się coś, co jest zupełnie nieznane procedurze jakiejkolwiek. Mianowicie pan Sochański opublikował ad vocem do tego zdania odrębnego, czym zaskoczył właściwie wszystkich i w tym ad vocem podobno, bo ja tego nie czytałem, ale kilku z nami tych prawników już o tym mówiło, zdradził tajemnicę, świętą tajemnicę Rady Sędziowskiej, także to pozostaje się tylko śmiać. Bo twierdził, że Przyłkowski tego nie podnosił wcześniej, a teraz się powołuje na okoliczności. Jakby Sochański wiedział, to być może coś innego by napisał na tych 180 stronach. No jest śmiesznie, ale właściwie te podrygi ich oznaczają, że ja tak czuję przynajmniej, że oni się kończą, no i musimy dotrwać do tego końca. Raju praworządności nad Wisłą.